Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zwiadowcy na serwerze 5 europejskim. No i nie bez powodu znajdujemy się na tym zwiadowcy, dlatego że dla was 2 dni temu, czyli w niedzielę na streamie, udało mi się zrobić legendarny loszek naraz, bez żadnego odrodzenia i to bez runki 40% na ucieczkę. Oczywiście niestety nie nagrywałem tego, było to na streamie, no i musiałem tutaj pobrać sobie woda, no a na tym wodzie mamy muzykę z Song Requesta, więc są tam no naprawdę różne nutki, które lecą w tle i po prostu gdybym to wrzucił jakoś tak pocięte i tak dalej, no to nawet nie mógłbym tego opublikować, bo YouTube by mi to zdjął za prawa autorskie, więc dzisiaj to sobie obejrzymy, ja tutaj będę komentował, oglądał z wami, żeby wam tylko i wyłącznie pokazać, jak ten run wyglądał, bo jest to naprawdę fajne osiągnięcie, wydaje mi się, rzadko kiedy się udaje, dlatego że po prostu ja chyba na ostatnie 3 albo 4 edycje legendarnego lochu dopiero pierwszy raz zrobiłem to na raz, także dzisiaj wam po prostu zaprezentuję, jak to wyglądało. Na wstępie pamiętajcie oczywiście, że teraz liczy się aktywność na kanale, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek. Osoby, które się bawią w tą aktywność, muszą subskrybować kanał. No i teraz co miesiąc za aktywność właśnie będę po prostu rozdawał nagrody. Będę nagradzał najaktywniejszą osobę w danym miesiącu właśnie tutaj na naszym kanale YouTube. Więc pamiętajcie, sub oczywiście z dzwonem najlepiej, żeby nie przegapić żadnego filmu. Like plus komentarz. Wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i kupujcie grzybki z kodem Neutral. To wszystko macie na banerku i to wszystko macie właśnie tutaj. Dobrze, jeżeli chodzi o statystyki naszego legendarnego lochu, no to nas tutaj najbardziej interesuje to, czyli próby na podejście z najlepszym wynikiem. Tutaj mamy jedyneczkę, więc macie dowód, że po prostu udało nam się to zrobić na raz właśnie na tym zwiadowcy. No i teraz tak, pobrałem sobie woda, przeszedłem do momentu, który tak naprawdę zaczyna całego tego rana. No i mówię, z racji tego, że i tak bym nawet, wiecie, ja bym nawet na tym filmie nie musiał zarabiać, bo to i tak by były grosze, no ale sam fakt tego, że jest ta muzyka w tle z prawami autorskimi sprawia, że po prostu YouTube takie coś z automatu kasuje, w sensie no nie da się tego opublikować, nie da się nic z tym zrobić, więc musimy to zrobić właśnie w sposób następujący. No i dobrze, mam tutaj tego woda, jak widzicie, i lecimy. Ja tutaj na streamku zaraz sobie przejdę na naszego właśnie zwiadowcę, no i będę zaczynał ten legendarny loszek. Będę tutaj zaczynał ten legendarny loszek, może ja w ogóle sobie przyciszę w ten sposób, żeby tu na słuchawach nie było słychać. No i co? Zaraz zaczynamy. Będzie to wersja Ultimate, jak sami zaraz zauważycie. Będzie to wersja Ultimate, w ogóle śmieszna sprawa, Neutral ogląda Neutrala klikającego legendarny loch. Tak czy inaczej, no ja legendarne loszki robię sobie na streamach. Ja tutaj na odcinki staram się zachowywać no jakieś tam najciekawsze momenty, jakieś klikanie lochów, takie rzeczy. No a legendarny loszek na tylu kontach muszę klikać właśnie na streamku. No i jak widzicie, o tam wcześniej była piąteczka, zacząłem sobie legendarny loszek. No i lecimy, lecimy powolutku, oczywiście standardowo. Na początku jest tutaj głównie farmienie klucz. Farmienie kluczy, no wiadomo, tutaj się trzeba dostosowywać do sytuacji, do tego co legendarny lock daje i tak dalej. Tutaj w ogóle ta skrzyneczka, która była, no to wam może jeszcze zaraz pokażę, jak będzie jakaś kolejna skrzynka. W każdym razie no ta, którą można otwierać, dlatego że nie ma tam potwora, są jakieś itemki, takie rzeczy. W każdym razie no mówię, na początku do 25 pomieszczenia skupiamy się głównie na farmieniu kluczy. Mam nadzieję, że ten pasek na dole wam nie przeszkadza, no ale tutaj nic nie zasłania, troszeczkę zasłania tam last donate i tak dalej. No ale to w kontekście odcinka na YouTubie nie jest ważne. Dobra, lecimy sobie dalej. No i co? Mówię, zasłaniamy niestety klucze. Tutaj moja kamerka niestety, ta na streamie po prawej stronie, zasłania klucze, więc nie wiadomo ile tych kluczy mamy. Ja też nie pamiętam, to jakby no jest logiczne. Natomiast no wiecie, może ja tutaj mówię, ale oczywiście sam siebie nie słucham. Tak czy inaczej, no te kluczyki farmimy i staramy się ich nafarmić jak najwięcej. Tu w ogóle błąd, ale zobaczcie, pierwsza sprawa to jest leczenie. Dostałem tego kciuka na 6 pięter, który nas bardzo mocno leczy. No i tak naprawdę dochodzę do pierwszego bossa, mając na dobrą sprawę full HP. Mając full HP, więc no to jest dużo, to daje naprawdę bardzo dużo. Tu jakiś oczywiście goldzik jeszcze leci, tutaj sobie poszliśmy w prawo, tutaj kolejny buffik, a tu akurat debuffik. No i tak jak mówię, tu jeszcze zawalczymy, cyk, i mamy prawie full HP na pierwszego bossa. Tu jakieś epiczki, to akurat nic istotnego,
Tu jeszcze akurat byłem na etapie, gdzie wszystko zbierałem. No i właśnie, pierwsze runki, jak widzicie, nie są zbyt dobre. Obrażenia otrzymywane wskutek nieudanej próby ucieczki to jest spoko, bo ja mam taką taktykę, żeby właśnie do 25 piętra sobie farmić klucze, a potem zaczynam uciekać, więc to akurat daje mi dużo, bo te potwory podczas nieudanej ucieczki biły naprawdę mało. No ale pierwszy zestaw runek niezbyt wybitny, nie oszukujmy się, że tutaj nie trafiło nam się zbyt dobrze. No i lecimy oczywiście dalej. Pamiętajcie, że klucznik, to też jest ważna zasada, o której warto pamiętać. Klucznik jest dostępny między 30 a 40 pokojem, potem między 60 a 70, no i potem między tutaj 80 a 90, jeżeli dobrze pamiętam. No chyba, że daną edycję robimy pierwszy raz na koncie, tak jak na przykład, nie wiem, w piątek ktoś zaczął robić, no to wtedy tam na piątym piętrze mamy klucznika tego darmowego, który nam daje 4 mięśniaczki. W sensie on nam daje dwie rzeczy, ale najlepiej wziąć właśnie 4 mięśniaczki. No, ale potem jak już robimy kolejne edycje, to już tego boosta na start nie ma. Można to nazwać jako taki właśnie boost, tylko po prostu, no, musimy już sobie radzić. O, i zobaczcie, tutaj mogę, powiedzmy, o 10 sekund co cofnąć, żebyśmy na pewno sobie ogarnęli. W sumie to już wcześniej to mogłem zrobić. A dlaczego mi tu nie leci? O, dobra, muszę zrobić coś takiego. Ciekawe, ciekawe. Troszkę sobie musiałem cofnąć, nie wiem czemu. Jakoś ten Windows Media Player, to się chyba tak nazywa, odtwarzacz multimedialny nie jest zbyt dobry. Ale dobra, zaraz wam tutaj zatrzymam, jak będzie właśnie ta skrzyneczka i wam pokażę oczywiście, o co z tym chodzi. No tu lecimy dalej, lecimy sobie dalej. Tutaj tak samo, o, i mamy skrzynkę. I zobaczcie, jak ten trójkąt jest w dół, czyli jest wierzchołkiem po prostu w dół, to wam tak niedokładnie powiedziałem na tym filmie piątkowym, co wleciał tam koło 22. Jak jest w taki sposób właśnie, tym wierzchołkiem jest w dół, jest taki trójkąt, można powiedzieć, do góry nogami, no to wtedy można na spokojnie taką skrzynkę otwierać. Jeżeli trójkąt jest normalny, chodzi tutaj oczywiście o to, jeżeli trójkąt jest normalny, ma podstawę na dole, wierzchołek właśnie na górze, to tam jest potwór. Za walkę z tym potworem dostajemy najczęściej epiki, no ale jako gracze free to play bądź eko raczej nie chcemy tego otwierać. To właśnie taki tip, widziałem, że tam pod poprzednim filmem z legendarnego lochu, co niektórzy mówili, że pomocny, że o tym nie wiedzieli. Dobra, tutaj mamy, zobaczcie, trutkę, więc no to leczenie przed tym 25 piętrem nam bardzo mocno pomogło, ale no tutaj już mamy trutkę i tutaj nie idzie to zbyt dobrze. Teraz dostaliśmy kluczyki, no buffów mamy sporo, ale żadnego leczonka niestety. Tu też niepotrzebnie zawalczyłem, chyba nawet o tym mówiłem wtedy na streamie. Nie wiem, po co walczyłem, skoro mam trutkę, liczyłem chyba na podwójne klucze. No i oczywiście u klucznika szukamy sobie leczenia tego sześciokrotnego kciuka, Boże, dokładnie tego, który wziąłem. Z racji tego, że oczywiście, no, on nas najlepiej wyleczy. No i tu już było close, ale tu dostaliśmy leczonko, zobaczcie. No i teraz jak nam się uda uciec, no tu nawet zacząłem walczyć, bo i tak wiedziałem, że mnie wyleczy. Cyk, no i teraz jak nam się uda uciec, albo będzie puste pomieszczenie, no to zobaczcie. Mamy 44 piętro i jesteśmy tak naprawdę wyleczeni do maksa. No i tu jeszcze jakieś mamy klucze zapasowe, w sensie ten bufik na 3 otwarcia drzwi bez użycia klucza, więc to jest oczywiście bardzo fajne. Sporo tych itemków nam leciało, bardzo często potem nam się po 50 jakoś pomieszczeniu, to też wam troszkę zaspoileruję, bardzo nam się łatwo udawało uciekać. Nie wiem czemu, ale no miałem chyba tylko 20% na ucieczkę. No tu oczywiście jakieś epiki, no i jakie runki mi tu poleciały, dokładnie 20% na ucieczkę, no to nie jest to samo co 40%, wiadomo, ale no tutaj też bardzo, bardzo nam to sprawnie szło, jeżeli chodzi o tą ucieczkę, bo zobaczcie, my mamy tak bardzo mało HP, tutaj poszedłem w prawo, mamy bardzo mało HP, tu sobie zużywamy te buffy, tego szkieleta nie wiadomo po co podniosłem, ale zwróćcie uwagę, że ja non-stop, no mam, udaje mi się uciekać po prostu, nie? Nie dostaję obrażeń za tą ucieczkę i to nam tutaj uratowało tyłek, na tym etapie nam to naprawdę uratowało tyłek, tu już szkieleta nie podnosiłem, tu sobie poszedłem w drzwi, trochę tu zacząłem klucze marnować, w sensie marnować, zużywać, ale to finalnie się okazało, że było bardzo dobrą decyzją. No i zaraz tu mamy klucznika, tu tak samo w dół, więc mogę otworzyć, tu jeszcze goldzik, tutaj poszedłem chyba w prawo, pamiętajcie, że też można strzałkami, tu w ogóle zobaczcie, 10 milionów HP, tak naprawdę na jednego hita jesteśmy. Tu żadnego leczenia nie ma, bardzo długo zwróćcie uwagę, klucznik nam się nie pojawia, tu już jest 66 pokój, szkieletów już nie podnosimy, no i na 67 mamy właśnie klucznika z tym leczeniem, od razu z bomby z leczeniem, no i tutaj też z tego co pamiętam polecimy, tu nawet się z nim nie chciałem targować, polecimy chyba sobie do full HP, jeżeli się nie mylę, polecimy właśnie do full HP, chociaż tutaj zobaczcie, zostały nam jeszcze dwa kciuki,
i ten lepszy kciuk, który nas leczy za więcej, został podmieniony za tego słabszego, mniejszego. No ale tak się też zdarza. W każdym razie 75 boss i znowu mamy praktycznie full HP. No oczywiście po walce z bossem mniej. No i tu jeszcze mamy, zobaczcie, 40% szans na klucz po udanej ucieczce. Tak naprawdę najlepsze combo runek to jest oczywiście na starcie, po 25 bossie 40% runka, po 50 20% na ucieczkę, łącznie mamy 60 i to już jest perma ucieczka. Nie można sfejlować. Jeżeli nie mamy żadnego debuffa, to mając runkę 40% na ucieczkę i 20% na ucieczkę, to już po prostu nie można sfejlować. Już jakby ta runka, no to jest, mówię, perma ucieczka, najzwyczajniej w świecie, a jak jeszcze do tego dojdzie właśnie szansa na klucze po udanej ucieczce, no to jest darmowa farmiarka kluczy i tak naprawdę już ciężko potem się wywalić, mając taką sytuację. No ja takiej nie miałem, bo zabrakło tego 40%, ale mimo wszystko nie mogę narzekać, bo... Tu zobaczcie, bardzo niekorzystny debuff jak na końcówkę. Nie mogę narzekać, bo i tak siadło nam bardzo, bardzo fajnie. Też oczywiście runka szansa na odblokowane drzwi jest bardzo fajna, bo też bardzo często ratuje nam dupę. Pupę, może tak, nie będę mówił tak brzydko. Bardzo często nam ratuje pupę, ale no, teraz akurat mi się nie trafiło. Miałem taki zestaw runek i zobaczcie, 85 pomieszczenie. Mamy znowu klucznika i oczywiście znowu kupuję leczenie na 6 pięter. No i tutaj się pewnie postaram wyleczyć do maksa. Tutaj już nawet się poświęciłem, zobaczcie, dostałem debuffa na 9 pokoi, ale już nie chciałem walczyć, nie chciałem ryzykować, najzwyczajniej w świecie. Tu jeszcze z kółeczka dostałem 3 klucze, tu dostałem goldzika z tych drzwi, tu oczywiście w znaki zapytania warto wchodzić, bo bardzo często nie ma tam potwora. O, tu jeszcze zobaczcie, tu mi jeszcze trutka na 10 pokoi, na 11 w zasadzie siadła, mamy 95 pokój. No i co, 9-6, no i ta trutka nas powolutku dobija. Dlaczego wybrałem drzwi na przykład po lewej stronie te ofiarne, aniżeli potwora? Bo zwróćcie uwagę, że mamy debuffa na większe obrażenia od potworów. Jakbym tam wszedł, jakby mi się nie udało uciec, to on by mi zadał bardzo dużo obrażeń. Więc wolałem drzwi ofiarne i potem uciec od tej skrzynki ofiarnej, no bo to oznaczało dla mnie o wiele mniejsze obrażenia. No ale tutaj na styk, totalnie na styk. 99, no i tutaj mamy setne, tu jeszcze skrzyneczka z epikami, no i miałem tyle HP, miałem pół HP, no i na styk udało się, tu się ucieszyłem, na styk się udało właśnie przejść to na raz. Jak widzicie na górze, mamy tutaj jedyneczkę, ani razu nie zginąłem, ani razu nie zginąłem. Tylko właśnie zrobiłem to sobie na raz. Także no fajnie, fajnie, dawno mi się nie udało tego zrobić i fajnie, że dzięki temu jakiś tam odcineczek na YouTube'a mogłem zrobić. W sumie takie komentowanie na bieżąco przejścia legendarnego lochu też nie jest głupie, że ja, wiecie, co chwilę coś dopowiadam, no bo nie muszę się tutaj skupiać na tym, co gadam, tylko obserwuję obraz i po prostu sobie komentuję. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, czy wam się udało coś takiego zrobić. Tu dostaliśmy klatę, dostaliśmy buty i co ja dostałem? I brońkę chyba? Tak, i brońkę. Trochę wam zaspoilerowałem, ale nie dość, że taki ranik, no to jeszcze klata w ogóle jest bardzo ładna z tego setu. No i jeszcze brońka. Zaraz oczywiście pewnie pokażę, ile nam to wszystko daje. Tutaj mamy tak, no brońka plus 70 i rozrzut niewybitny, ale nie najgorszy. Wymieniłem tą broń tam, no powiedzmy później, za jakiś czas. A, to nawet od razu to zrobiłem, tutaj sobie usunąłem klejnocik i od razu sobie dałem. Jeżeli chodzi o buciki, no klata tutaj też, prawie plus 80, pancerz na plus. Tu ogólnie na tym zwiadowcy się dawno nie przebierałem, więc warto to było ten zmienić. No i buciki tak samo, niecałe 80 na plus statystyk, pancerz na plus, więc generalnie tutaj wszystko powymieniałem. Dobrze, tyle, to już wam mogę schować, to już mogę wyłączyć. Dajcie znać oczywiście, mówię w komentarzu, czy wam podczas tej edycji udało się zrobić coś takiego, żeby przejść bez żadnego odrodzenia cały legendarny loszek, bo to się zdarza, rzadko, bo rzadko, ale się zdarza. No i co, oczywiście pamiętajcie o aktywności na kanale, kciuk w górę plus komentarz, to jest jeden numerek. Osoby, które się bawią w tą aktywność, muszą subskrybować mój kanał. Kupujcie grzybki z kodem neutral, wysyłajcie mi screeny do giveawayów. I chyba tyle, i tak naprawdę tyle. Zapraszam na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przypiętym komentarzu oraz opisie. Dziękuję wam pięknie za uwagę, dziękuję za oglądanie. Wydaje mi się, że co miałem powiedzieć, co miałem pokazać, to pokazałem. Jeżeli chodzi o klikanie legendarnego lochu, to robimy to na streamach, więc zapraszam serdecznie na Twitcha, na streamki. Tyle ode mnie. Dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!